piątek wyszedł Joker 2 Folie à Deux, który został naprawdę fatalnie odebrany przez fanów i krytyków. I dla wielu jest to film tragiczny i niepotrzebny, który absolutnie hańbi i niszczy pierwszą część. W dzisiejszym materiale rzucimy okiem na całą tę sytuację oraz całą historię powstawania Jokera 2, aby ostatecznie stwierdzić, jak do tego doszło, czy to wszystko było do odratowania i czy te wszystkie negatywne opinie są faktycznie uzasadnione, czy być może wynikają z jakichś innych rzeczy. Siemano wszystkim, Mr. Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmujemy się nowym Jokerem i całą tą wielką aferą wokół niego. Jeszcze nim zaczniemy, zostawcie suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, oraz wpadnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od samego początku. Tak więc, żeby zrozumieć, co się stało w kwestii Jokera 2, pierw musimy rzucić okiem na pierwszy film. Joker w reżyserii Todda Phillipsa z 2019 roku z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. I ja uwielbiam ten filmik, zresztą bardzo wielu fanów, mimo faktu, że z czasem zyskał trochę gorsze opinie na swój temat. Aczkolwiek w momencie, kiedy wychodził, był czymś niezwykłym. Zacznijmy od tego, że udało mu się wygrać na festiwalu w Wenecji, a po swojej premierze okazał się być niezwykle ciekawą rzeczą oraz naprawdę interesującym podejściem do postaci Jokera, w sposób, jakiego nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej, a na pewno nie na ekranach kin. Ostatecznie Joker zdobył 2 Oscary, mimo mieszanego przyjęcia ze strony krytyków. Na Rotten Tomatoes średnia ocen krytyków tego filmu to 68%, niemniej średnia ocena widzów to 89%. I przynajmniej w moim guście temu filmowi jest zdecydowanie bliżej do tej drugiej oceny. Phillips naprawdę interesująco podszedł do postaci Jokera, która przykładowo w całej reszcie filmów była tym naprawdę rozbuchanym, wielkim Batmanowym antagonistą, który był bardzo charyzmatyczny, robił masę szalonych rzeczy, albo był tym czymś z Suicide Squadu. Tutaj natomiast do czynienia mieliśmy z widowiskiem dużo bardziej kameralnym, które w ciekawy sposób eksplorowało bohatera z chorobami psychicznymi, który dodatkowo czuł się bardzo niszczony przez społeczeństwo. Film faktycznie pokazał, do czego w stanie jest się posunąć bardzo sfrustrowana jednostka, kompletnie sama i odizolowana w społeczeństwie, która wprawdzie zwraca się o pomoc, której nie dostaje, ale następnie obserwujemy tego konsekwencje i okropne czyny tej osoby. Dodatkowo postać ta, czyli Arthur Fleck, została mistrzowsko odegrana przez Joaquina Phoenixa, już nawet nie mówiąc o tym, jak dobrze ten film wyglądał i jak dobrze był on nakręcony. Nie brakowało tutaj porównań do takich klasyków jak Taksówkarz. W gruncie rzeczy Joker jest bardzo podobnym filmem, a dla wielu wręcz remake'iem Taksówkarza. I wszystko to doprowadziło do tego, że Joker od swojej premiery przez 5 lat był najbardziej dochodowym filmem wszechczasów z kategorią R, czyli film dla dorosłych. Niemniej został przebity w tym roku przez Deadpool i Wolverine. I czy tak świetny film, z tak zamkniętym zakończeniem, z całością, która w sumie nie potrzebowała sequela, potrzebował faktycznie sequela? Początkowo twórcy mówili, że nie. Sam Todd Phillips twierdził, że nie ma planów na kontynuację Jokera i w sumie nigdy nie brał takowej możliwości pod uwagę. Dodatkowo sam Joaquin Phoenix twierdził, że raczej również nie bierze pod uwagę brania udziału w kontynuacji Jokera, chyba że będzie to film wyraźnie inny od pierwszej części, który pokaże jakieś nowe rzeczy. Dodatkowo sam Todd Phillips podkreślał, że dwójka musiałaby być wyraźnie odmienna tematycznie względem jedynki, w związku z czym na tamten moment raczej nic nie szykował albo nie zwiastowało kontynuacji. Oczywiście gdzieniegdzie pojawiały się plotki na temat wyjścia Jokera 2 albo o rozpoczęciu przez DC całej franczyzy z Jokerem. Aczkolwiek nie tym Jokerem Joaquina Phoenixa, a z innymi postaciami o tej samej nazwie. Na zasadzie miała być to seria, która pokazywałaby różne inne originy tej samej postaci. I szczerze, może nawet coś by w tym było, ale obawiam się, że to mogłoby się skończyć jeszcze gorzej niż aktualnie kończy się kontynuacja Jokera. Aczkolwiek do mojej opinii odnośnie tego filmu przejdziemy sobie na samym końcu. Joker to jest naprawdę ciekawa postać, której temat można ugryźć od bardzo wielu stron i można wyjść z bardzo wieloma pomysłami na jego temat. I na pewno szłoby zrobić kilka innych originów tej postaci, ale na pewno nie byłyby tak ikoniczne, jak to, co zobaczyliśmy w Jokerze z 2019 roku. Więc moim zdaniem dobrze, że taki twór ostatecznie nie powstał, chociaż na pewno byłoby to ciekawe. I od tamtego momentu, od roku 2019, przez 2 lata nie słyszeliśmy żadnych nowych informacji odnośnie kontynuacji Jokera, aż do 2021 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad sequelem. Następnie w czerwcu 2022 roku dowiedzieliśmy się, jaki będzie tytuł drugiej części. Joker Folie à Deux, czyli z języka francuskiego Szaleństwo we dwoje. Już z tamtego miejsca w miarę można było się spodziewać, czego można się spodziewać. Joker, Szaleństwo, dwójka, oczywiście, że w filmie musiała znaleźć się Harley Quinn, czyli znana fanom Batmana, ale również Jokera, postać kobiety, która przez lata pomagała Jokerowi, była w nim zakochana i we dwójkę tworzyli całkiem pokręcony duet. Dodatkowo w tym samym czasie dowiedzieliśmy się, że w Harley Quinn wcielać będzie się Lady Gaga, a sam sequel będzie musicalem. I to okazało się być naprawdę sporym red flagiem w oczach wielu widzów. A przecież wiele osób oczekiwało dokładnie tego, czym była pierwsza część, a nie musicalu. Była to naprawdę ryzykowna zmiana gatunku. Aczkolwiek okazało się z późniejszych wywiadów, czy to z Lady Gagą, czy to z Toddem Phillipsem, według ich słów całość nie miała być
koniecznie musicalem, jakkolwiek to interpretować. Najpewniej chodziło im o to, że piosenki nie grają cały czas, ale raczej każdy mógł się tego w miarę spodziewać. I od tych informacji ludzie zaczęli bardzo mocno martwić się o drugą część Jokera. Krytycy już w tamtym momencie przewidywali, że będzie to film pozbawiony własnej tożsamości albo jakiegoś konkretnego pomysłu na siebie, że będzie to film o niczym. Dodatkowo entuzjazmu nie dodawał fakt, iż jedynka zasadniczo nie potrzebowała kontynuacji, zdając tylko jedynkę. Zakończenie było naprawdę zamknięte, a całość była tak naprawdę samodzielną historią. Nie za bardzo było wiadomo, w jakim kierunku i w jaki sposób poprowadzić to dalej. Oczywiście ktoś mógłby stwierdzić, że można byłoby pójść dalej w Origin Jokera i zrobić z niego pełnoprawnego Batmanowego złoczyńcę, mimo faktu, że Batman ma tu z 10 lat. Ale umówmy się, to było naprawdę bardzo mało prawdopodobne, patrząc na to, jak bardzo odseparowana od całej reszty DC była jedynka. Dodatkowo ludzie bardzo często zwracali uwagę na to, że sam Todd Phillips jest reżyserem typu One Hit Wonder, powiedzmy. W przeszłości stworzył pierwszą część Cats Vegas, która dla wielu była cudowną komedią, a później dorobił do tego jeszcze dwie części, które w sumie w większości się nie spodobały. Dodatkowo już od samego początku było widać, że zainteresowanie dwójką jest wyraźnie mniejsze niż zainteresowanie jedynką. Zwiastuny jedynki wygenerowały znacznie większe wyświetlenia, aczkolwiek miejmy też z tyłu głowy, że sporo tych wyświetleń mogło przyjść przez okres 4 lat po premierze. Natomiast zwiastuny jedynki mają aktualnie po 80 milionów, 100 milionów wyświetleń, a Jokera dwójki niespełna 40 milionów, co też jest naprawdę gigantyczną liczbą. Ja absolutnie nie uważam, że była tutaj mowa o jakimś spadku zainteresowania czy coś. Ostatecznie na około miesiąc przed oficjalną premierą film został pokazany krytykom, których opinie były znacznie bardziej podzielone względem opinii o pierwszej części. Film na początku na Rotten Tomatoes otrzymał średnią ocenę krytyków na poziomie 60%, co absolutnie nie jest wcale złym wynikiem. To zaledwie o 9% mniej względem jedynki. A umówmy się, przy tego typu kinie większość krytyków zawsze będzie kręcić nosem, więc wówczas można było być spokojnym o kontynuację, dopóki nie zdarzyło się coś dziwnego. Film wszedł do kin 4 października 2024 roku. Wcześniej miejsce miało jeszcze kilka pokazów przedpremierowych, a średnia ocena Rotten Tomatoes zaczęła spadać. Początkowo spadła do 45%, a następnie poniżej 40%, powoli sunąc się ku 30%. I aktualnie wynik ten stanął na 33%. Natomiast średnia ocen widzów to 31%. Film nie przypadł do gustu ani większości krytyków, ani większości widzów. A w kierunku filmu pojawiła się masa zarzutów. Ludzie są rozczarowani. To jest coś zupełnie innego od pierwszej części. Ludzie uważają sequel za niepotrzebny, za niszczący legendę jedynki, za niszczący pokaz Jokera. Uważają Lady Gagę za zbędną w tym filmie. W ogóle uważają, że Heath Ledger był najlepszy, a Joaquin Phoenix jest taki Jared Leto. Nie powinni tak mówić w ogóle. Zarzucają filmowi, że jest nudny, że niewiele się tam dzieje, że nic nie wnosi. Ja po zobaczeniu tego filmu w kinie absolutnie rozumiem, skąd biorą się te głosy, aczkolwiek nie zgadzam się z opinią, że jest to słaby film. No i moi drodzy, w tym momencie rozpoczyna się spoilerowa część tego filmu, która potrwa do minuty, którą widzicie gdzieś w tym miejscu. Zatem jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu, to weźcie ją, zeskipujcie, bo będą ciężkie spoilery odnośnie całej fabuły filmu oraz jego zakończenia. Zatem, jeżeli jesteśmy po, to możemy zaczynać. Według mnie naprawdę nie można powiedzieć, że jest to film zły albo tragiczny. I rzeczywiście przez większość czasu niewiele się w nim dzieje. Jest bardzo powolny, na maksa kameralny. W momencie, kiedy jedynka miała bardzo wiele scen, kiedy coś faktycznie miało miejsce. Na zasadzie scena w pociągu, zabicie matki, scena w Arka, czy zabicie kolegi z pracy. Ostatni akt filmu, to było świetnie zagospodarowane, to był naprawdę świetny film, jak o to chodzi. Dwójka to natomiast 40% siedzenia w więzieniu, 30% siedzenia na sali sądowej, 20% musical i 10% tego ostatniego aktu od wybuchu bomby w sądzie. Film ma zupełnie inny tempo od jedynki, jest absolutnie inny i faktycznie przez większość czasu można stwierdzić, że niewiele się tam dzieje i dla wielu osób może się wydać nużącym i faktycznie takie powolne tempo się tam podobało. Co nie zmienia faktu, że forma, w jakiej to wszystko zostało podane, nie do końca mi odpowiada. Mój największy zarzut względem tego filmu jest taki, że zasadniczo oglądając jedynkę, wiesz tak naprawdę wszystko o postaci Artura. Oglądając dwójkę, nie dowiadujesz się zbyt wiele nowego na jego temat. Tak naprawdę w dwójce, jako iż mamy do czynienia z procesem sądowym, tylko i wyłącznie odgrzewane są rzeczy, które widzieliśmy w jedynce. Dosłownie nie dostrzegam tam zbyt wielu nowych informacji na jego temat. Jakieś tam są, ale są one zdecydowanie niewystarczające. Druga sprawa, no umówmy się. Mimo wszystko, mimo całej mojej sympatii, Harley Quinn nie ma jakiejś mega ważnej roli w tym filmie. Wiele osób twierdzi, że mogłoby jej tam nie być. Nie zgadzam się z tym. Na pewno jej wątek relacji z Arturem jest w miarę interesujący, ale ponownie oczekiwałbym pokazania nam czegoś nowego,
lepszego, czegoś więcej. Z drugiej strony być może sobie to trochę dopowiadam, ale może dlatego, że robiłem ostatnio film na ten temat i muszę go dokończyć, będzie w tym tygodniu. Być może jest to jakiś taki meta komentarz polityczny względem osób, które w jakimś stopniu utożsamiają się z ludźmi złymi. Na zasadzie w tym przypadku Jokera, ale w prawdziwym życiu, chociażby Wade'a Wilsona w ostatnim czasie. To jest człowiek, który zabił dwie kobiety i został skazany na karę śmierci. A ze względu na swój wygląd i to, w jaki sposób został pokazany w mediach, chociażby na TikToku pojawiła się masa osób, w tym głównie dziewczyn, które zaczęły robić z niego nie wiadomo jak dobrą osobę. Wybielając jego postać, zbierając pieniądze na niego, tworząc filmy, które miały pokazać, że jest on niewinny, że nikogo nie zabił, mimo faktu, że postępowanie jest już dawno zakończone, a gościu jest skazany na karę śmierci w śledztwie, które faktycznie miało miejsce. I być może sobie to dopowiadam, ale tak trochę mi to siedzi, jakby ten wątek Harley Quinn w tym filmie był takim właśnie komentarzem, może trochę wyśmianiem tego. Kiedy ludzie bardzo mocno zakochują się w fantazji na czyjś temat, a niekoniecznie w osobie, wokół której ta fantazja jest kreowana. Najmocniejszy przykład to jest właśnie Wade Wilson i wszystko to, co ma miejsce wokół niego. Aczkolwiek równie dobrze do tej teorii dodać możemy całą tą grupę sympatyków Artura Flecka. Na zasadzie po wyjściu pierwszego Jokera pojawiła się jakaś masa osób, która bardzo sympatyzowała z tą postacią. Na zasadzie gościu stał się sigmą i wzorem do naśladowania. I też w gruncie rzeczy może to niejako do tego nawiązywać, że ludzie znowu zakochali się w fantazji oddanej postaci, fantazji Jokera czy coś, a nie konkretnie w normalnym gościu z problemami, który nie jest jakkolwiek pozytywną postacią, tylko nałożyli właśnie na tę postać jakieś pozytywne cechy. Swego czasu podobnie było z Patrykiem Batemanem z American Psycho, ale tutaj mam nadzieję, że większość osób cisnęła sobie bekę. Ponieważ naprawdę, jeżeli ktoś wziął tego typa za wzór do naśladowania, ciężko. Pozostawmy to, chłopaki, bez komentarza. Idąc dalej, zakończenie. Ja jakby rozumiem, dlaczego tak wielu osobom się ono nie podoba. Jest to absolutne zagranie na oczekiwaniach widzów. Każdy tak naprawdę oczekiwał Artura zmieniającego się w Jokera, który razem z Harley Quinn, nie wiem, wysadza samochody i budynki na mieście. A dostał dramat sądowy z gościem pogrążonym w depresji, który dodatkowo zostaje zamordowany na końcu przez gościa, którego najpewniej zainspirował własnymi zbrodniami. I mi takie zakończenie się podoba, bo ja bardzo lubię, kiedy film idzie swoją własną ścieżką, robi coś alternatywnego. Ja nie spodziewałem się, że pójdzie to w tym kierunku. Ja bardzo lubię, kiedy film szokuje mnie i robi coś, czego się nie spodziewam. Aczkolwiek z drugiej strony rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy oczekiwali jakiejś mega rozpierduchy z Jokerem, a dostali to, co dostali. Gdybym teraz miał 14 lat i poszedłbym obejrzeć ten film, też pewnie wyszedłbym z niego i poczułbym się trochę zżonglerowany tym filmem. Aczkolwiek aktualnie, kiedy mam 19, mam bardziej otwarty łeb, jestem w stanie ten film zrozumieć i naprawdę mi siedzi. Aczkolwiek jednocześnie rozumiem wszystkie te osoby, którym ten film się nie podoba i uważają, że lepiej, żeby nigdy nie powstawał. Ja jakby rozumiem i osoby, którym się podoba i którym się nie podoba. Jestem, powiedzmy, że po środku, ale bliżej tego, że ten film faktycznie mi się podoba. Jednocześnie to nie jest tak typowo druga część moim zdaniem, to jest bardziej epilog do jedynki. Jakby oglądając go cały czas miałem kminę na zasadzie, nie wiem, gdyby pierwszy Joker był grą i wyszedłby Joker 2, to nie byłby kontynuacją, a bardziej takim DLC-kiem, które po prostu domknęłoby historię podstawki i na tym koniec. I myślę, że w ten sposób możemy traktować Jokera 2, mimo tego, że był nam sprzedawany jako coś innego. Jeżeli widzieliście ten film, dajcie mi znać w komentarzach na dole, co wy o nim sądzicie i jakie macie zdanie względem niego. Czy bardziej jesteście w tej grupie, która oczekiwała zupełnie innego filmu i po prostu to, co dostaliście, wam się nie podoba? Czy być może jesteście w tej drugiej, którym faktycznie podoba się albo jakkolwiek rozumieją to, co dostali? Czekam na wasze opinie w komentarzach na dole, bardzo chętnie poczytam to, co macie mi do powiedzenia. Oczywiście, że jedynka jest dużo, dużo lepsza od dwójki. Również preferuję jedynkę, to nie ma nawet o czym dyskutować. Aczkolwiek dwójka nie jest tak zła, jak ludzie myślą, przynajmniej moim zdaniem. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu, naprawdę polecam wam go obejrzeć, bo uważam, że to nie będzie jakaś strata czasu, bo to jest naprawdę niezły film, tylko... może trochę zabity przez konkretne oczekiwania fanów.